Witam Państwa, Anna Sulowska, zapraszam na informacje. Czekają nas kolejne podwyżki, tym razem około 15% wzrośnie opłata za wodę i odprowadzanie ścieków. To po podwyżce podatków, biletów MPK i opłat za przedszkola kolejny cios, jaki skierowały władze miasta w stronę mieszkańców. Dotychczasowa opłata za 1000 litrów wody i ścieków wynosiła 7 zł 77 groszy. Nastąpi wzrost cen od 1 sierpnia tego roku o w granicach 13% za metr sześcienny. Dla rodziny będzie to wzrost, dla rodziny trzyosobowej będzie to wzrost w granicach 12 zł miesięcznie dla rodziny. Uściślimy więc, za 1 metr sześcienny wody będziemy musieli zapłacić o 46 groszy więcej niż dotychczas. Natomiast za metr sześcienny ścieków o 53 grosze więcej. Ogółem wysokość podwyżki to 99 groszy za metr sześcienny wody i ścieków. Do tej pory płaciliśmy 7 zł 77 groszy. Teraz będziemy zmuszeni zapłacić 8 zł 76 groszy. Wzrośnie także opłata abonamentowa. Odbiorcy, którzy są rozliczani według wodomierza głównego, zapłacą 6 zł 18 groszy. Dotychczas płacili 4 zł 91 groszy. Przedstawiciele KPWiK tłumaczą, że wzrost cen wiąże się z rosnącymi kosztami utrzymania firmy. Występują zmiany tych nośników, które wpływają na utrzymanie urządzeń do produkcji wody, utrzymanie urządzeń do oczyszczania ścieków. Zmieniają się opłaty za korzystanie ze środowiska. Za każdy litr pobranej wody z sieci, z ziemi, jak również za każdy litr ścieków odprowadzonych do rzeki, przedsiębiorstwo ponosi opłaty. Te opłaty niestety ciągle rosną i się zmieniają. W opłacie za wodę są zawarte wszystkie czynniki składowe, począwszy od kosztów utrzymania pozwoleń na pobór wody, koszty dotyczące całego utrzymania systemu zaopatrzenia w wodę, w sensie utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrej sprawności, koszty chemii, którą stosujemy przy oczyszczaniu ścieków i tak dalej, jak również koszty utrzymania załogi przedsiębiorstwa, która pracuje przez cały rok nad utrzymaniem sprawności naszych urządzeń. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji mogłoby utrzymać stawki z zeszłego roku, jednak tego nie uczyni, ponieważ nie ma ku temu ekonomicznego uzasadnienia. W taryfie ustalane są tak zwane niezbędne przychody, które ma uzyskać firma wodociągowo-kanalizacyjna i te niezbędne przychody mają zapewnić właściwą eksploatację i właściwy rozwój firmy. Nie da się nie zauważyć, że pomimo przedwyborczych obietnic burmistrza Włodarczyka, władze miasta po raz kolejny serwują mieszkańcom szok cenowy. To kolejna propozycja podwyżek cen wody i ścieków w obecnej kadencji. Władze miasta w obecnej kadencji dokonywały już podwyżek podatków, były podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, były podwyżki opłat za przedszkola. To bardzo niepokojąca tendencja. Wydaje się, że tutaj kierunek jest nie taki, jakby oczekiwali tego mieszkańcy. Podwyżki opłat za wodę i ścieki dotkną zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dlatego kraśniczanie nie akceptują tej podwyżki, nie zgadzają się z nią. Jak pan się zapatruje na podwyżkę wody i ścieków, która ma nastąpić od 1 sierpnia? Bardzo źle, bo nie dość, że niskie zarobki są w fabryce, to jeszcze teraz podwyżka to nie bardzo. No trudno się z tego cieszyć. Bo to i tak jest drogie. Woda jest droższa niż w Lublinie, w Kraśniku. Ale co zrobić? Trzeba płacić, płakać i płacić. Każdy by chciał to jak najtaniej, no ale co zrobimy, jak nie mamy na to wpływu? Z koniem się nie będziemy kopać. Powiem łagodnie, ponieważ pani zapytuje, to powiem delikatnie. Przemilczę, to jest skandal. Jest zdecydowanie za drogie. To od lat wszyscy mówimy, że jest Kraśnicka woda jest najdroższa, babcia potwierdza. Krew się we mnie burzy, więc powiem, nic nie powiem. Podwyżki nikt nie chce, ale jak zrobią, to nie wiadomo. Jak taki rządziciele takie, że nie ma budżet pusty,
to muszą się radzić, nie wiem. Podwyżki wody i ścieków będą głównym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która została zwołana na 23 lipca. Jednak decyzja radnych nie będzie miała większego wpływu na ceny wody w Kraśniku. W zeszłym roku Rada była przeciwna wzrostowi cen, pomimo tego decyzją burmistrza nowe stawki weszły w życie. 11 lipca odbyło się uroczyste nadanie imienia pamięci ofiar Wołynia Rondu u zbiegu ulic Niepodległości, Balladyny i Inwalidów Wojennych. Uroczystość upamiętnienia tego miejsca, nazwą Rondo Pamięci Ofiar Wołynia, wiąże się z lipcową 70. rocznicą kulminacji ludobójstwa popełnionego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów OUN i Ukraińsko-Powstańczą Armię UPA na ludności polskiej. 11 lipca 1943 roku na Wołyniu dobrze zorganizowani Ukraińcy na terenie trzech powiatów otoczyli 99 miejscowości i wymordowali w sposób nieludzki, z bardzo szczególnym okrucieństwem, stosując sadystyczne i wyszukane metody około 8-10, a są dane historyków mówiących, że ponad 12 tysięcy niewinnej cywilnej ludności polskiej. Była to niedziela, krwawa niedziela. I stąd zrodził się pomysł i wielka potrzeba, aby upamiętnić ten czas, w dzisiejszy czas, po 70 latach. Projekt ten wsparło bardzo wielu kraśniczan. Rada Miasta Kraśnika podjęła uchwałę, a władze naszego miasta w krótkim przecież czasie przygotowały tę uroczystość. Rozpoczęła się ona mszą świętą odprawioną w intencji pomordowanych Polaków w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Następnie uroczystości przeniosły się na Rondo, gdzie przedstawiciele władz i Rady Miasta odsłonili tabliczkę z nazwą Rondo Pamięci Ofiar Wołynia. Decyzję o sposobie upamiętnienia pomordowanych Polaków podjęła Rada Miasta na czerwcowej sesji na wniosek radnego Tadeusza Bartosia. Jednak nie obyło się bez kontrowersji. Radni PiS uważali, że Rondo w Kraśniku Fabrycznym nie jest godne, aby nosić tę nazwę. Szczytny cel, miejsce złe. Dziękuję. Moim skromnym zdaniem nie jest to naprawdę dobre miejsce do tego, aby nadać taką nazwę. Panie radny Zając, chciałoby się powiedzieć, kończ panie wstydu oszczędzić. Nie rozumiem zupełnie zastrzeżeń co do miejsca. Uczciwie mówię, że tu jeden z radnych zasygnalizował jakieś tam swoje zastrzeżenia, że to rondo jest inaczej nazywane do tej pory. I to wywołało chyba śmiech, bo to jest odreagowywanie jakiejś fobii moim zdaniem. No Wysoka Rado, to jest centralny punkt miasta. Przez to rondo przejeżdżają wszyscy, którzy przyjeżdżają do Kraśnika Fabrycznego. Pomimo tych nieporozumień Rada uchwałę przyjęła, a uroczystości nadania imienia rondu odbyły się i co ciekawe uczestniczyli w nich również ci, którzy byli przeciwni nadaniu nowej nazwy właśnie temu rondu. Chciałbym podziękować głównemu inicjatorowi, panu Czarosławowi Demowszykowi oraz wszystkim kraśniczanom i tym radnym, którzy po 70 latach chcieli pamiętać, by pamięć o naszych Polakach mieszkających na Wołyniu nie zaginęła. A ci radni, którzy nie głosowali za tym projektem, niech wezmą to na swoje sumienia. Ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi. O prawdziwości tej maksymy możemy przekonać się niemalże na każdym kroku. Jednak nie wszyscy mają równy dostęp do usług prawniczych, głównie ze względów finansowych. Naprzeciw takim potrzebom wyszło Starostwo Powiatowe, z którego inicjatywy powstało Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich, działające już 2 lata i cieszące się niesławnącą popularnością. Biuro mieści się w małej hali przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku Fabrycznym. Z jego usług mogą skorzystać wszyscy i co najważniejsze bezpłatnie. Biuro istnieje po to, by informować obywateli o prawach, wskazywać możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje oraz informować o istnieniu instytucji i organizacji, do których można zwrócić się o pomoc. Każdy, kto odwiedzi biuro, może liczyć na profesjonalną pomoc radców prawnych z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Każdego dnia w wielu sytuacjach życiowych napotykamy się z problemami prawnymi, z sytuacjami, które wymagają szerszej analizy prawnej. Sytuacjami, które niejednokrotnie wymagają opinii
prawnika, profesjonalisty, które wymagają doradztwa w tej dziedzinie. Niestety dostępność do usług prawniczych nie jest zbyt duża. Z drugiej strony wynagrodzenia prawników są niejednokrotnie dość wysokie. Stąd Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich świadczące usługi prawnicze w sposób nieodpłatny w moim przekonaniu jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Kraśnika i powiatu kraśnickiego. Świadczy o tym również bardzo duże zainteresowanie działalnością biura, świadczy liczba mieszkańców obsługiwanych właśnie przez prawników pracujących w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich. Biuro Porad Prawnych utworzono w ramach projektu Lubelskie Obywatelskie, Program Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na Lubelszczyźnie, edycja druga. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad przez 4 dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 81 825 55 25. Zachęcam wszystkich mieszkańców Kraśnika, mieszkańców powiatu kraśnickiego do korzystania z usług biura. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że są to usługi nieodpłatne. W kraśnickim szpitalu, jak i w wielu innych w Polsce, brakuje krwi. Szczególnie teraz, gdy trwają wakacje, zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. W związku z tym Forum Młodych Ludowców zorganizowało akcję oddawania krwi. 12 lipca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kraśniku zjawiło się kilkunastu młodych ludowców, którzy oddając krew chcieli zachęcić wszystkich do dołączenia do grona honorowych krwiodawców. Nie jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez to środowisko. Już od 15 lat prowadzimy różnego typu akcje, zarówno plenerowe, współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I w tym okresie teraz letnim, kiedy brakuje tej krwi, przychodzimy tutaj z pomocą z naszymi ludźmi, naszymi sympatykami. Zachęcamy też ludzi spoza organizacji, żeby oddali krew, żeby pomogli innym. Ja również będę chciał zaapelować do wszystkich polityków tutaj lokalnych, żeby też włączyli się w taką akcję. Jest taki okres trochę ogórkowy, że można troszkę odpocząć od polityki, a pomóc innym w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Akcja była przewidziana na kilka dni. W tym czasie terenowy oddział krwiodawstwa odwiedziło nawet kilkadziesiąt osób. Akcja jest przewidziana na kilka dni, dlatego że nie mogli wszyscy w jednym dniu oddać tej krwi. Ja myślę, że na pewno ona się zamknie, że kilkadziesiąt osób tą krew odda. W lipcu i sierpniu krew jest szczególnie potrzebna. W miesiącach wakacyjnych dochodzi zazwyczaj do większej liczby wypadków. Poza tym stali dawcy wyjeżdżają w tym czasie na urlopy, w związku z tym oddających krew jest mniej niż zazwyczaj. Tego typu akcje są bardzo pomocne, dlatego że zwłaszcza w okresie letnim jest bardzo mało krwi. Są braki po prostu, a jeżeli odda 30-35 osób, trudno powiedzieć w tej chwili ile, bo nie liczyłam, no to zasilimy troszkę szpitale. W zasadzie każdy może zostać dawcą krwi. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, to dobry stan zdrowia. Żeby zostać dawcą krwi, trzeba być po prostu potocznie mówiąc zdrowym, to znaczy mieć prawidłowe ciśnienie, nie mieć żadnych schorzeń z serca, nie chorować na tarczycę. No trzeba być po prostu zdrowym. Jak się przychodzi oddać krew, nie brać leków w ciągu 28 dni, czyli w ciągu miesiąca. Dawca ma być bez leków, ma być po śniadaniu. Kobiety nie w czasie miesiączki, i 2 dni przed i 2 dni po też należy się wstrzymać z przyjściem z oddawaniem krwi. Dawca krwi musi mieć ukończone 18 lat, choć i od tej zasady są pewne odstępstwa. Są pewne warunki, że może oddać, nie mieć skończone, może nawet po 13 roku życia oddać, ale to są specjalne warunki, musi spełnić. Musi to być oddawać dla rodziny, nie dla obcej osoby, musi wyrazić on zgodę i opiekun jego zgodę na oddanie krwi, także sam nie może przyjść i oddawać krew. Wszyscy, którzy chcieliby oddać krew, mogą zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się w budynku Nowej Przychodni przy Alei Niepodległości 25.
Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 11.30. Niedawno odsłoniętej tabliczki z nazwą Rondo Pamięci Ofiar Wołynia już nie ma. Postarał się o to mieszkaniec Kraśnika, który mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, wjechał samochodem marki Audi na rondo i ściął latarnię, na której tabliczka była zamontowana. Do zdarzenia doszło po godzinie 22.14 lipca. Policja ustaliła sprawcę, odpowie on za jazdę po pijanemu oraz zniszczenie mienia. 17 lipca około godziny 13 doszło do wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Lubelskiej. Kierowca auta marki Audi nie zatrzymał się przed znakiem stop, wskutek czego uderzył w niego samochód dostawczy marki Kia jadący od strony Lublina. Jeden z uczestników wypadku został przewieziony do kraśnickiego szpitala. 10 lipca telewizję Kraśnik odwiedziły dzieci z przedszkola Gwiazdeczka. Maluchy mogły zapoznać się z rzemiosłem dziennikarskim i tajnikami telewizyjnego studia. Pracownicy naszej redakcji chętnie udzielali wskazówek i odpowiadali na dociekliwe pytania. Dzieci miały również okazję spróbować swoich sił jako prezenterzy telewizyjni. Ene duły labę, połkną bocia zabę, za bociana custo za zamiana. Kwiaty kwitną też w wazonie, dzisiaj drogi tato, kwit uśmiechnięto. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.